No, jesteśmy po pierwszej grze kontrolnej, mecz z Dolkanem Ząbki. Tak naprawdę miał na celu spokojne wejście do tych gier kontrolnych i adaptację w pewnym sensie. Mieliśmy możliwość wejścia na naturalne boisko, zresztą bardzo dobrze przygotowane, rywal wymagający, a my natomiast mieliśmy możliwość sprawdzenia tego, na jakim etapie jesteśmy w tej chwili. Sporo testowanych piłkarzy, spora grupa naszej młodzieży. Cieszy mnie to, że w takim sparingu jak z Dolkanem mieliśmy możliwość sprawdzić naszych piłkarzy i zweryfikować również przydatność piłkarzy, których zaprosiliśmy na testy, bo te testy mają sens w momencie, kiedy piłkarze, którzy z nami przebywają, trenują do tej pory, tak jak zawodnicy pierwszego zespołu Krakowi, i wiemy, jak te obciążenia na nich wpływają, a nie trafiają do nas na jeden dzień, jeden mecz i będąc na innym etapie, w pewnym sensie obraz nam się delikatnie zaciera. Dzisiaj natomiast było doskonale widać, że na tle Dolkanu nie byli to piłkarze, którzy w jakiś zaskakujący sposób wyróżniali się na tle piłkarzy, których już posiadamy w swojej kadrze. Niezły występ Czmowsa, niezły występ Walenty, kontuzja Kuby Wojtusia i Peter Mazan na tą chwilę nie jest piłkarzem, który da nam jakiś skok jakościowy na pozycji bocznego pomocnika, więc za chwilę po obejrzeniu materiału będziemy się zastanawiać, co dalej z piłkarzami testowanymi. Jutro wieczorem dołączą do zespołu Deleu i Czowilo. Od pani doktor dowiemy się, w jakim wymiarze mogą już trenować, z jakimi obciążeniami, więc mam nadzieję, że do sparingu z Jagiellonią będą już przygotowani do tego, żeby wystąpić. Okazję do debiutu zaliczyła dzisiaj cała trójka naszych młodych zawodników, więc Robert Orzuk w małym wymiarze czasowym, ale myślę, że z pożytkiem przede wszystkim dla samego piłkarza, zadebiutował w pierwszym zespole Krakowi. Na tle pierwszoligowca nie odstawał, więc jesteśmy dobrej myśli. Bardzo dobry występ zanotował Jerzy z jego debiutu. Jestem bardzo zadowolony, bo naprawdę pokazał się z dobrej strony. No i Wilk w bramce wyszedł w pierwszym składzie i również myślę, że trener Liberda jest z niego dzisiaj zadowolony.